Stanisław Żaryn mówił ostatnio o tym, że istnieje niebezpieczeństwo ataku jądrowego Rosji na Polskę. Prawdopodobnie takie miejsca mogą być wtedy schronem. Tylko po pierwsze, jeżeli ten atak będzie, to pamiętam swojego sierżanta, który dawał nam taką instrukcję na wypadek ataku jądrowego. Należy się położyć głową od wybuchu, nogami w kierunku wybuchu, włożyć kostkę cukru do ust, żeby było bardziej słodko umierać. Straszą nas niebezpieczeństwem ataku jądrowego. Straszą nas wielkim kryzysem bankowym, kiedy przepadną całkowicie nasze oszczędności. Ja będę dziś mówił o walucie banku centralnego, cyfrowej walucie banku centralnego. Będę mówił o planach różnych, także chorych, ograniczania naszej wolności, ale przede wszystkim nie możemy dać się zastraszyć. Musimy żyć normalnie, ponieważ te dni już się nie wrócą. A zatem każdy dzień spędzony w strachu to dzień stracony. Nie bójcie się, nie dajcie się zastraszyć, bo ci, którzy straszą, właśnie taki cel chcą osiągnąć. Musimy żyć normalnie, uśmiechając się do ludzi i mężnie idąc naprzód. Dzień dobry. Tym razem zamiast z nory reakcjonisty witam Was z europejskiego nowoczesnego miasta. Od czasu do czasu należy wystawić głowę poza krakowskie atrakcje i spojrzeć, jak żyje Polska gdzie indziej. I dziś chcę, abyście na chwilę zamyślili się nad zasadniczym sporem, jaki w tej chwili toczy się w świecie, nie tylko w Polsce. Spór przebiega pomiędzy tymi, którzy witają się zawołaniem zdrowia i wolności, a tymi, którzy realizują program łóżko, stół, kieszeń. Nie będzie między nami zgody i nie może być zgody, bo na przeciwnych stoimy krańcach człowieczeństwa. My, witający się zawołaniem zdrowia i wolności, mówimy, że człowiek ma prawo, a nawet obowiązek realizować swoją wolność. Ma prawo żyć tak, jak chce. Ma prawo realizować swój czas, unikalny, jedyny, na taki sposób, na jaki czuje, że to jest najbardziej sensowne. Ma prawo żyć tak, jak chce, ponieważ człowiek sam doskonale wie, co jest mu potrzebne. Wewnętrznie, zewnętrznie, moralnie. Tymczasem zwolennicy programu Łóżko, Stół, Kieszeń mówią: jesteście zbyt nieodpowiedzialni, żeby oddać wam wasz los w wasze ręce. To my będziemy decydować, jak macie żyć, bo to my wiemy lepiej, jak będzie wam się dobrze żyło. Ten spór toczy się przez całe stulecia. Ten spór przebiega na linii aksjomatów filozoficznych, ale także zwykłych życiowych wyborów. Ten spór pokazuje, ile kosztuje wolność i czym naprawdę jest wolność, która zejdzie z plakatów, ze sloganów w zwykłe, normalne życie. Wolnością jest usiąść i napić się kawy, kiedy się czuję, że właśnie to ma sens. Wolnością jest własne myślenie na temat różnych zjawisk, informacji wtłaczanych nam do głów przez media masowego rażenia. Wolnością wreszcie jest sądzenie
o sprawach we własny sposób. I teraz chwilę o programie łóżko, stół, kieszeń. Zastanawiacie się, co znaczą te słowa w ujęciu ideologicznym. Otóż w ten sposób określam to, co w tej chwili chcą zrealizować ludzie z World Economic Forum, profesor Klaus Schwab, ale także Mateusz Morawiecki, który jest wiernym uczniem Yuvala Harariego, tego humbuka światowej filozofii, tego uzurpatora, który uważa, że wymyślił coś nowego, a jest zwykłym hucpiarzem z Tel Awiwu. No, inny pogląd na ten temat ma oczywiście pan Morawiecki, ale tu tkwi oś zasadniczego sporu. Najpierw zabrali się za nasze zachowania intymne, wleźli do naszych łóżek i zaczęli prowadzić politykę poniżej pasa. Wszystko, co poniżej pasa, stało się dominantą ich myślenia. Wybory seksualne, wybory intymne przestały być intymne, stały się kwestią polityczną. Wyprowadzili w imię tych haseł ludzi na ulicę w kolorowych maskaradach przebierańców. Ja przyglądam się tym manifestacjom i widzę, że pod fasadą uśmiechów i głośnego krzyczenia kryją się smutne, zagubione, pełne popiołu spojrzenia. To ludzie, którzy zostali porwani przez rwący nurt nowoczesności, pseudo-nowoczesności, i coraz mocniej się w nim gubią. Teraz słyszycie Państwo na przykład o tym, że członek słynnego, lansowanego przez Gazetę Wyborczą homokomanda, używając broni, zgwałcił drugiego członka homokomanda. A więc jak to jest? Kiedy jesteś odmiennej orientacji, jesteś homoseksualistą, to wolno ci więcej, bo heteroseksualista, hetero, zwykły, normalny człowiek, jeżeli staje się nienormalny i zgwałci kobietę, odpowiada karnie, idzie do więzienia i w więzieniu jest napiętnowany najgorszymi epitetami. A homokomando? No właśnie, to pokazuje, jak coraz mocniej etyka odrywa się od tego, co robią ci rzekomo nowocześni, a tak naprawdę totalitarnie myślący ludzie. Łóżko. To był pierwszy krok, pierwsza stopa, którą wsunęli nam w drzwi. A potem stopa wsunięta w drzwi rozszerza te drzwi, coraz większe pole zajmuje. Jeżeli pozwolimy na jedno, jak to się mówi przysłowiowo, dasz palec, porwą ci rękę. Jeżeli na to pozwalamy, to się nieustannie przesuwa. Nieustannie oswaja się nas z coraz większymi aberracjami wobec naturalnego życia. Bo istnieje życie naturalne, istnieje życie aberracyjne. My, mówiąc zdrowia i wolności, mówimy, żyjmy naturalnie. Żyjmy tak, jak żyli nasi przodkowie, korzystając oczywiście ze zdobyczy nowoczesnej technologii. Bo po to jest ludzki umysł, żeby świat sobie podporządkowywał. Człowiek ma podporządkowywać sobie świat, a nie świat ma podporządkowywać sobie człowieka. Stąd widzicie bezsens wszelkich ideologii klimatycznych, bezsens wszelkich ruchów wyzwolenia zwierząt kosztem praw człowieka, wreszcie bezsens wszelkich ruchów emancypacyjnych, mających wyzwolić jedne płci spod panowania innych. To jest kompletny bezsens, dlatego że nie ma czegoś takiego jak dominacja jednej płci nad drugą. W ogóle postrzeganie człowieka w oparciu o jego płeć jest swego rodzaju rasizmem. I spójrzcie Państwo, że ci, którzy walczą z rasizmem, stają się rasistami, bo to oni zwracają uwagę na kolor skóry, wyznanie, płeć, orientację seksualną. My, normalni ludzie, spoglądamy na drugiego człowieka, myśląc o nim, czy to dobry, czy to zły człowiek. Z dobrym chcemy być, od złego stronimy, uciekamy. Nasz świat jest prostszy. Ich świat jest bardzo skomplikowany. 57 wymyślonych płci,
przeróżne, coraz to nowe problemy, jak chociażby właśnie te z Homo Commanda, ale to tylko pierwszy krok, pierwsza stopa wsunięta w drzwi. Dalej wsuwają stopę na nasz stół. Wchodzą brudnymi nogami na stół i mówią nam, co mamy jeść. Co jest ekologiczne, a co nie. Jeden wybuch wulkanu wyrzuca do atmosfery tyle dwutlenku węgla, co cała działalność człowieka na Ziemi przez dziesięciolecia. A jednak to ludziom dziś chce się wmówić, że są winni ocieplenia klimatu, nadmiernej emisji dwutlenku węgla, a więc muszą ograniczyć swoje zwyczaje kulinarne. Przedstawiciel, no dosyć wulgarny tego myślenia, pan Janusz Filipiak, przypadkowo albo nie, multimilioner z Krakowa, mówi to wprost. Zwykli ludzie mają mniej żreć, a na pewno mniej żreć mięsa. Sam natomiast przyznaje sobie prawo do latania samolotem emitującym do atmosfery tyle, co całe miasta przez dziesięciolecie. Tych gazów cieplarnianych. Bo tu nie chodzi o ochronę klimatu. Tu nie chodzi o zmniejszenie emisji CO2. Tu chodzi o to, żeby zwykły człowiek miał mniejsze prawa niż oligarchowie, niż ci, którym wolno więcej, niż ci, którzy znajdują się poza kontrolą. Weszli nam na stół. Przedstawicielem w Polsce takiego nurtu obok nieszczęsnego pana Filipiaka jest oczywiście pani Sylwia Spurek, która nosząc skórzane paski mówi, nie wolno wykorzystywać zwierząt, nie wolno jeść mięsa, ryb nie wolno jeść. W ogóle trzeba jeść tylko powietrze najlepiej, prawda? A najlepiej szybko umierać. Tak, żeby oligarchowie nie mieli z nami problemu z zapędzaniem nas do stodół, swoich stodół. Im wolno wszystko. Im wolno latać odrzutowcami, korzystać z całego świata, nam wolno coraz mniej. My musimy mieć odpowiednie paszporty, odpowiednie przepustki, odpowiednie certyfikaty, żeby realizować dane nam przez Boga prawo poznawania świata i podporządkowywania go swojemu umysłowi. Tak mniej więcej to wygląda, a dopiero jesteśmy na stole. A co dalej? Dalej jest kieszeń. Uczynili politykę z naszej intymności, uczynili politykę z naszych zachowań kulinarnych, z tego, co nam smakuje bądź nie. Teraz wolno jeść to, o czym mówią celebryci. Nie wolno jeść tego, co nie smakuje celebrytom. A celebryci są zapłaceni, żeby promować taki, a nie inny sposób żywienia. W tym samym czasie na stolach Gatesów, Filipiaków, oczywiście tych mniejszych, pod stolikach, czy Bezosów, ugina się od homarów, od owoców morza, od najlepszego mięsa. Oni mogą. Oni nie emitują. Z ich waporów nie wychodzą trujące wyziewy. To tylko my trujemy świat. Od tego już tylko krok do stwierdzenia, człowiek jest największym złem we wszechświecie. Znajdźcie autora tego cytatu, a to już wam wiele powie. I teraz chcą wejść do naszych kieszeni. Chcą całkowicie skontrolować nasze wybory ekonomiczne, nasze zachowania konsumenckie. W tym celu lansowana jest bardzo mocno i będzie lansowana coraz mocniej idea CBDC. Central Bank Data Currency. Waluty cyfrowej kontrolowanej przez banki centralne rozmaitych krajów. W tej chwili eksperymenty z tą walutą toczą się właśnie w 100 krajach świata. Mam bardzo ciekawą ekspertyzę finansistki, polskiej finansistki z 30-letnim doświadczeniem bankowym. Dziękuję pani bardzo za to. Jeżeli pani się zgodzi, to ujawnię oczywiście pani personalia, ale tak bez zgody nie mogę. I z tej analizy wynika wprost, że prace nad CBDC, Central Bank Data Currency, trwają cały czas. W 2023 roku ma być już testowo emitowane euro, cyfrowe euro. A do 2026 roku mają ruszyć prace w całej Europie.
także nad cyfrową złotówką. Mam opracowania Narodowego Banku Polskiego, w którym bez entuzjazmu władze NBP wypowiadają się o cyfrowym złotym, ale to niewiele. Zaraz Państwu powiem szczegóły tego CBDC, ale kończąc ten ideologiczny, długi wstęp, chcę powiedzieć tyle. Wiecie już, czym skutkuje upolitycznienie rozporka. Czujecie, czym skutkuje upolitycznienie stołu. A dopiero poczujemy, jak kula się zamknie, kula, która ma nas otoczyć, czym skutkuje wejście państwa i wejście ideologów, przeważnie z World Economic Forum, do naszych kieszeni. Kiedy stracimy prawo płacenia gotówką, a zacznie panować CBDC, pieniądz cyfrowy. To pieniądz, w którym nie będziemy mogli uczynić oszczędności i nie będzie można dziedziczyć. Dlaczego? Bo prędzej czy później ten pieniądz zostanie wyposażony w datę ważności. Już dziś w Chinach trwają eksperymenty nad cyfrowym juanem z datą ważności. Jak to skutkuje? Ano tak, że trzeba emisję z odpowiednich miesięcy i lat wydać w określonym terminie, bo potem traci na wartości albo przestaje być w ogóle ważna taka waluta. Czujecie powagę sytuacji? Zaraz powiem o tym więcej. Łóżko, stół, kieszeń. Cyfrowa złotówka. Zagrożenia są dwa, o których dziś autorzy nie mówią. Mówią, nie, tak nie będzie, tak będzie. Dlatego, że to, co najgorsze może się zdarzyć, najgorsza z możliwości stworzonych przez nowe zjawisko, dzieje się. I to nie jest prawo Murphy'ego, tylko to jest obserwacja rzeczywistości. To najgorsze, co otwiera się jako możliwość przy wprowadzaniu nowego, zacznie się dziać, ponieważ są ludzie zainteresowani tym, żeby tak właśnie się działo. Cyfrowa złotówka to zagrożenie dla naszych oszczędności i zagrożenie dla naszych dzieci, które nie będą mogły po nas dziedziczyć. Pieniądz cyfrowy emitowany przez banki centralne. Testy trwają w 100 bankach, jak już mówiłem. Przodują w tym jako pionierzy Kanada, Holandia, Singapur i Wielka Brytania, czyli City of London, co jest niezwykle ważne. Najbardziej zaawansowane prace nad cyfrowym pieniądzem są w tej chwili, co się Państwo i zdziwicie, i nie, bo powiem, w Chinach to, powiecie, to naturalne, ale także w Nigerii i na Bahamach. Prace trwają także w Stanach Zjednoczonych i w całej Unii Europejskiej, w Unii Europejskiej po cichu, żebyśmy nie mogli się zorientować, jak jest zakładany SAC, jak jest zakładana sieć. Dopiero jak będziemy w tej sieci, będziemy starali się z niej wyplątać, będzie już za późno. Wprowadzą termin ważności, co umożliwi ograbianie nas z oszczędności i tym samym przerwie możliwość dziedziczenia. Będzie to prowadziło do likwidacji całkowitej gotówki, wprowadzenia waluty z terminem ważności, sterowania naszymi wydatkami i możliwość dowolnego sterowania stopami procentowymi. CBDC. W Stanach Zjednoczonych ludzie zorientowali się w zagrożeniach, jakie niesie ten pomysł. I tak na przykład senator James Lankford wniósł właśnie do Senatu amerykańskiego projekt ustawy o zakazie wprowadzania cyfrowego dolara. Tam o tym się mówi głośno i walka toczy się bardzo wyraźnie. My nie widzimy jeszcze w ogóle zagrożenia. Pani Małgorzata, która jest autorką tego opracowania, no pokazuje przeróżne możliwości. Ja nie chcę Państwu teraz gmatwać w głowach, ale pamiętajcie o tym, że plan przewiduje wprowadzenie cyfrowego euro do 2026 roku. A testy mają być intensywnie prowadzone w 2023, czyli nadchodzącym roku. I żeby pokazać, jak to skutkuje, zobaczcie Państwo teraz tekst z bardzo wiarygodnego źródła o tym, że CBDC już jest planowane, aby zostało powiązane z emisją dwutlenku węgla
i systemami kredytu społecznego. Zobaczcie. A więc system kredytu społecznego będzie zależał od naszych zachowań konsumenckich. Każde zachowanie będzie wycenione co do emisji dwutlenku węgla. Zjesz mięso czerwone. Zjesz to, co ci każą, czyli robaki, zielone. Im więcej zielonego, tym więcej pieniędzy zostanie ci przyznanych. Im więcej czerwonego, tym więcej ci zabiorą. Oczywiste i jasne? To jest poparcie analizy, którą przysłała pani Małgorzata. Zanim będę mówił znów o kryzysie finansowym i o tym, jak nadchodzi kryzys bankowy, którego dopiero pierwsze oznaki widzimy w postaci kryzysu Credit Suisse i Deutsche Bank, powiem o śmierci Jerzego Urbana. Właśnie kilka dni temu zmarł Jerzy Urban. Tutaj, żeby pozbyć się emocji, muszę się napić łyk kawy. Zmarł Jerzy Urban. Napisałem jedno zdanie tylko w mediach społecznościowych. Zmarł Urban Jerzy, dostanie co mu się należy. I to właściwie powinno kwitować sprawę, gdyby nie fakt mojej długiej wojny z panem Jerzym Urbachem Urbanem. Otóż byłem dziennikarzem, który przeprowadził dosyć gruntowne śledztwo i wykrył, że pracująca w Komendzie Wojewódzkiej Policji pani Bożena Ć, kiedyś żona wicenaczelnego NIE, w sposób tajny dostarczała materiały ze śledztw Komendy Wojewódzkiej i Policji Krakowskiej do miesięcznika Zły, który wydawała Małgorzata Daniszewska, żona prywatnie, żona Jerzego Urbacha Urbana. I dzięki temu śledztwu Stowarzyszenie Katon, w którym wówczas też działałem, doprowadziło do zamknięcia Złego, do tego, że ruch wycofał się z dystrybucji tego wstrętnego miesięcznika. Urban wtedy poprzysiągł mi zemstę i przez długie lata za pomocą różnych swoich powiązań prowadził prowokacje, oskarżenia, infamizował mnie w każdy możliwy sposób. Jak mu się to udało, sami Państwo widzicie. A ja po prostu czekałem nad rzeką, którą spływały doczesne szczątki różnych moich wrogów. No i cóż, nadpłynął i on. Jak mówię, napisałem, zmarł Urban Jerzy, dostanie co mu się należy. Tak jak kiedyś zmarła inna moja znajoma, Teresa Torańska, i napisałem wtedy, zmarła Teresa Torańska, czeka ją łaska pańska. No i tyle. I to wszystko, co zostaje z tych pałaców, z tej służby, z tych milionów, z tego przechwalania się rozmaitymi rzeczami. Tak więc Urban wysyłał za mną swoich opłaconych detektywów, prowokatorów. Usiłował skusić mnie do różnych rzeczy, jak widać, ze skutkiem mikrym. Ulubił sobie takie określenie, które używał wobec mnie w różnych tekstach, czy to w NIE, czy inspirowanych przez ludzi Urbana w innych gazetach. To było chudy z krzyża zdjęty. No właściwie dużo to o mnie świadczy, prawda? Chudy z krzyża zdjęty. Już chudy nie jestem, szkoda, ale z krzyża zdjęty wcale mi to nie ubliża, wręcz przeciwnie. No cóż, panie Jerzy, odejdziemy z tego świata, pan już odszedł, ja odejdę. Ciekawe, gdzie się spotkamy i jak na siebie spojrzymy tam. Jerzy Urban, Urbach. Exitus mortus. Coś za wschodniej granicy. Lubię państwa często informować o tym, co tam się dzieje, bo mamy założoną taką dziwną cenzurę, że nie możemy się dowiedzieć, o czym się mówi w źródłach białoruskich, rosyjskich, a przecież bez tego nie wyrobimy sobie
obiektywnego sądu. To znowu totalitaryści, którzy uważają, że oni mają sterować tym, co wiemy, bo czasem dowiemy się czegoś, co nam zaszkodzi. Tak byśmy nie mieli własnego zdrowego rozsądku i własnego zdrowego myślenia. Więc ja staram się wyważać tę kurtynę i pokazywać czasem Państwu to, co się dzieje na wschodzie, a czego nie dowiecie się z mediów. I tak na przykład ciekawa historia o złocie z Zimbabwe. Jak Państwo pamiętacie, mówiłem już Państwu nieraz o firmie, w której wiodącą rolę ma główny współpracownik Aleksandra Łukaszenki, Wiktor Szejman, z którą współpracuje Aleksander Zingman. Jest to firma, która wydobywa złoto w Zimbabwe. I oto właścicielka kompleksu turystycznego, Niemka, Niemka jest właścicielką kompleksu, wielkiego kompleksu turystycznego w Zimbabwe, prawda? Normalne, jest właścicielka wielkiego kompleksu turystycznego w Zimbabwe, niejaka Birgit Klein-Alterkamp, która jest właścicielką kompleksu Musango Lodge w rejonie Mutasa w Zimbabwe, oskarżyła firmę Szejmana i Zingmana, Zin Goldfields, o to, że bezprawnie eksploatuje złoto także z jej terenów. Przy okazji oskarżona została chińska firma, która współpracuje z firmą Zingmana, Young Tech Engineering. Nielegalne wydobycie złota w Zimbabwe. I tu pojedynek niemiecko-białoruski. A właściwie trudno powiedzieć, bo to jest pojedynek pani Alterkamp z panem Szejmanem i Zingmanem. Ciekawe to wszystko. Ale tego się Państwo nie dowiecie z naszych mediów, więc spieszę donieść. Mam te informacje od moich współpracowników ze wschodu, których bardzo chwalę. I chcę Państwu przedstawić niezwykły materiał, który mi przysłali. Niezwykły materiał oparty na czatach domowych, zamkniętych czatach domowych i źródłach nigdzie nie publikowanych z okresu wojny i okupacji w Mariupolu, Buczy i Irpieniu. To jest bardzo ciekawy materiał, który polecam Państwa uwadze. Ta praca, gigantyczna praca, została wykonana przez zespół pod kierownictwem Swietłany Jedsakowej. Swietłana Jedsakowa zadała sobie wielki trud, żeby zgromadzić zdjęcia, wypowiedzi, historie, przede wszystkim z Mariupola, ale także z Irpienia i z Buczy. Wiele rzeczy, o których Państwo dowiecie się z tego opracowania, nigdzie nie było publikowanych. To świadectwo życia, świadectwo zwykłych ludzi z tamtych miejsc. Całość będzie dostępna i opublikowana na mojej stronie www.gadowskiwitold.pl. Tam będziecie mogli spokojnie przeczytać sobie to niezwykłe opracowanie i także zobaczyć niezwykłą galerię zdjęć, która będzie udostępniona jako po raz pierwszy w Polsce. Zamiarem autorów jest to, by urządzić takie wystawy w kilku miastach Polski i oby im się powiodło, ja będę im sprzyjał i pomagał. Ale po raz pierwszy zobaczycie to właśnie teraz na mojej stronie www.gadowskiwitold.pl. Swietłana Jedsakowa, Iwan, Ania i cały zespół ze wschodu. Dziękuję bardzo. Teraz pora na jeszcze jedną ciekawą opowieść. Otóż od dawna opowiadam Państwu o Ghislaine Maxwell, która była prawą ręką, a właściwie mózgiem w działaniach przestępczych Jeffrey'a Epsteina, już w tej chwili nieboszczyka. Ghislaine Maxwell za swoje działania dostała 20 lat więzienia. No i mówiłem Państwu, w jakim więzieniu przebywa, że już zaprzyjaźniła się z najbardziej brutalną więźniarką w tym więzieniu. Opowiadałem o szczegółach. Ale skąd się wzięła Ghislaine Maxwell? O tym też mówiłem, ale może mało. Stąd chciałem Państwu przypomnieć sylwetkę Roberta Maxwella, który był jednym z największych kanciarzy XX wieku, był szpiegiem naraz kilku wywiadów, a jednocześnie promotorem całej propagandy zwanej nauką o Holokauście. W tej jednej osobie, która jednocześnie była wielkim magnatem medialnym,
skupiło się bardzo wiele, aż do tego momentu, kiedy funkcjonariusze Mossadu ukatrupili go u wybrzeży Wysp Kanaryjskich w 1991 roku. Oficjalnie wypadł za burtę jachtu Lady Ghislaine, tak nazwanego na cześć swojej najbardziej zdolnej córki. Dwie inne córki współpracowały otwarcie z Mossadem. Ghislaine w sposób cichy współpracowała z Mossadem. Teraz to się ukrywa, no bo została skazana za handel dziećmi i zachowania straszliwe związane z całą bandą Epsteina. Widziałem zdjęcia z pokładu jachtu Lady Ghislaine, na których ucztuje Robert Maxwell razem z młodym Donaldem Trumpem, politykami izraelskimi oraz magnatami z Hollywood. Jak sobie zadacie Państwo trud, to znajdziecie te zdjęcia w internecie. Wystarczy wpisać Maxwell Trump Lady Ghislaine. I jest bogata, jeszcze niewycofana z internetu galeria zdjęć. Kim był Robert Maxwell? Dlaczego tak dużo mógł? I dlaczego wreszcie zginął? Te informacje konfrontowałem z Yuvalem Avivem, dowódcą Kidonu Mossadu, który zabijał przywódców Czarnego Września i który jest bohaterem słynnego filmu Stevena Spielberga Monachium. Yuval Aviv opowiadał mi bardzo dużo na temat śmierci Roberta Maxwella, ponieważ był w zespole, który nadzorował tą sprawę. Napisał o tym książkę, która nie została jeszcze przetłumaczona na język polski, nie wiem dlaczego. Ja ją mam w swoim księgozbiorze, zresztą z dedykacją Yuvala. Ale to nie mówię o tym, żeby się chwalić. Tylko chcę Państwu powiedzieć, że moje informacje na temat Roberta Maxwella to są także informacje, których jeszcze nie ujawniono, które pochodzą z akt śledztwa MI6 pod numerem PF 118 870. To jeszcze teczka nieujawniona przez brytyjskie służby, których agentem był Robert Maxwell. Ale teraz trochę o może Robercie Maxwellu więcej. Ten oszust, agent Mossadu, agent MI5, promotor edukacji o Holokauście, dosyć śmiało sobie poczynał aż do 90 roku, kiedy został po prostu ukatrupiony. Oficjalnie wypadł za burtę swojego jachtu. Zajął się tym Mossad. Dlaczego? Maxwell za dużo wiedział o bombie atomowej, którą zbudowano na pustyni Dimona, na pustyni Negev w reaktorach Dimona w Izraelu. Nielegalnie. Potajemnie. Maxwell za dużo o tym wiedział. Dlaczego za dużo o tym wiedział? Ponieważ spotykał się wcześniej ze słynnym Mordechajem Vanunu, człowiekiem, który jako pierwszy ujawnił izraelski program badań nuklearnych i którego Maxwell wydał Mossadowi. Jak znajdziecie Państwo czas, spójrzcie w internecie, w jaki sposób Mordechaj Vanunu został porwany do Izraela i tam odsiedział 18 lat więzienia. Młody inżynier z Dimony, z tajnych reaktorów Izraela. Otóż został zwabiony do innego kraju, do Włoch, przez piękną kobietę, w której się zakochał. Ta kobieta została podstawiona przez Mossad. Vanunu miał wyruszyć w romantyczną podróż ze swoją ukochaną, tymczasem został uśpiony za szczykiem, wsadzony na pokład izraelskiego samolotu i przywieziony do Tel Awiwu i tam skazany. Ten akt piractwa międzynarodowego nigdy nie został nagłośniony, ale jego odpryski znajdziecie Państwo w kilku publikacjach, no i przede wszystkim w książkach Yossi Melmana, innego człowieka, który odmówił spotkania ze mną, ponieważ stwierdził, zbyt dużo Pan wie, bo w Pana pytaniach już jest zawarta wiedza, o której nie chcę rozmawiać. A przecież Yossi Melman był autorem książek, tak słynnej książki jak A każdy szpieg to książę, hagiografującej Mossad. Jest inny autor powieści, Daniel Silva, który także nie wykazuje ochoty na spotkanie ze mną, który pisze o słynnym Gabrielu Allonie, takim wymyślonym bohaterze. I także jest to cała seria zaplanowanych zresztą książek hagiografujących Mossad. W literaturze, w kulturze popularnej trwają cały czas bitwy o pamięć, bitwy o świadomość.
Musimy o tym wiedzieć. Ale wróćmy do Maxwella. Otóż Maxwell był jednym z największych oszustów XX wieku. Przypomnę, że po jego śmierci okazało się, że jego firmy, między innymi Pergamon Press, były zadłużone na ponad 400 milionów funtów. Związany ze służbami Izraela był od 1984 roku, na pewno, według akt. Do Anglii jednak przedostał się wraz z falą czeskich emigrantów. Wówczas nosił nazwisko Jan Hoch. I dopiero w Anglii zmienił to nazwisko na Robert Maxwell i został agentem brytyjskiego wywiadu, a potem nawet oficerem brytyjskiego wywiadu. Przesłuchiwał m.in. nazistów, Niemców, morderców niemieckich, którzy brali udział w niemieckich badaniach nad rozwojem broni atomowej. Jednym z przesłuchiwanych przez Maxwella był ostatni adiutant Hitlera, niejaki Willy Johann Mayer. O tym warto pamiętać. Brał udział w operacji Butterworks, gdzie pod przykrywką wywiadu utworzona została firma medialna, która weszła we współpracę z koncernem Axela Springera, znanym wam koncernem między innymi z procesu gadowskiego ze Springerem, prawda? Chciałbym wprowadzić do sporu z Ringer Axel Springer także operację Butterworks, bo to będzie bardzo ciekawe, prawda? Panowie ze Springera, jak tam? Samopoczucie. Właśnie w ramach operacji Butterworth powstał Pergamon Press, który został założony przez Roberta Maxwella wraz z atomowym szpiegiem Paulem Rosbaudem. Paul Rosbaud i Robert Maxwell założyli Pergamon Press i Imperium Wydawnicze. Inny naukowiec nuklearny, Wilfried Mann, który był jednocześnie szpiegiem sowieckim w słynnym projekcie Manhattan, także był współpracownikiem Pergamon Press i samego Roberta Maxwella. I teraz zachodzi pytanie, kiedy Robert Maxwell stał się szpiegiem sowieckim, szpiegiem Układu Warszawskiego? Był podejmowany w PRL-u także. Mógł prowadzić różne inicjatywy. Kiedy też Izraelczycy zorientowali się, że Maxwell, będąc jednocześnie szpiegiem brytyjskim, amerykańskim, izraelskim, jest także szpiegiem sowieckim i handluje informacjami. Jak się zorientowali, to wypadł z jachtu. W 1986 roku Robert Maxwell wydał de facto Izraelowi Mordechaja Vanunu, człowieka, który zaufał jego dziennikarzom. Być może to właśnie Robert Maxwell odegrał jedną z głównych ról w tworzeniu izraelskiej bomby atomowej, która oparta była na danych wykradzionych z projektu Manhattan i z projektu brytyjskiego atomowego projektu. Wszystkie te rzeczy spinał w jednej osobie Robert Maxwell. I czy poznamy kiedyś tajemnicę akt PF 111-870? Akt brytyjskiego wywiadu ukryty głęboko przed dziennikarzami i pisarzami. To ojciec Ghislaine Maxwell. Mówię o tym tak szeroko dlatego, żebyście Państwo wiedzieli, że pewne afery, pewne sprawy mają bardzo długie korzenie i mają bardzo wyraźną osłonę służb specjalnych. Ghislaine Maxwell była agentką Mossadu, podobnie jak jej siostry. Dlaczego o tym się dziś w ogóle nie mówi? Wróćmy do banków i gospodarki. Oto Główny Urząd Statystyczny podał nam inflację za wrzesień i okazuje się, że jest to największa w Polsce, jest to największa inflacja od 25 lat, 17,2%. Inflacja rok do roku, czyli wrzesień do września, wrzesień 21 porównany do wrzesień 22. O tyle państwo u nas okradło. Dlaczego państwo? Ponieważ pandemia, wprowadzone pandemiczne środki, wyprowadzone z budżetu Polski prawie 100 miliardów złotych przeznaczonych na tak zwaną walkę z pandemią, masowy druk, niekontrolowany druk pieniądza, to wszystko spowodowało taką inflację. To są proste mechanizmy i proszę nie słuchać żadnych magików, którzy mówią, że tutaj Putin inflacja. Nie. Ta inflacja została zaplanowana i przeprowadzona przez Mateusza Morawieckiego.
pod jego kierownictwem. Jakby na to nie spojrzeć. Tak więc mechanizm inflacji jest bardzo prosty. Kupiono za te pieniądze cały stan medyczny, niewielu medyków pozostało niezależnych, kupiono, zatkano im pieniędzmi usta, uruchomiono wielkie projekty typu szpital na Stadionie Narodowym, nigdy nie przeprowadzono kontroli wydatków. Żądam w imieniu obywateli, tak jak wielu innych, kontroli wydatków na szpital na Stadionie Narodowym. Osobiście odpowiedzialny za to jest pan Dworczyk, który właśnie skrycie umyka z rządu. Bo nastąpiła dymisja pana Dworczyka. Mówi się nawet o tym, że pan Kuchciński ma go zastąpić, co byłoby nader egzotyczne. Z powodu różnych podkarpackich dokonań pewnych postaci. Zresztą w tych podkarpackich dokonaniach także pan prezydent Andrzej Duda jest bardzo ciekawą postacią. Na razie ukatrupiono w tym tylko boksera Kosteckiego. No ciekawe. Ale wracając do inflacji. Ten rząd masowym rozdawnictwem rozkręcił mechanizm inflacji. Spirala inflacji raz rozkręcona będzie się skręciła z coraz większą szybkością. Oczywiście do tego dochodzi wzrost kosztów energii, wzrost kosztów żywności, wszelkie wzrosty. Bandyckie podnoszenie cen w składach budowlanych, które odbije się zresztą na właścicielach materiałów. Tak jak w tej chwili mamy do czynienia już z coraz bardziej zaciskającą się pętlą na szyjach deweloperów, ale nie żal mi ich. Nie żal mi większości deweloperów, którzy potrafili wycofywać się z umów zawieranych przez klientów tylko po to, żeby płacić kary umowne i sprzedawać jeszcze drożej mieszkania. Spekulacja mieszkaniami skończy się dla was źle i bardzo dobrze. Nabraliście kredytów, zostaliście z pustymi mieszkaniami. Wcale wam nie współczuję. Tylko że hamujący rynek budowlany wyhamuje nam całkiem gospodarkę. W tej chwili jest z gospodarką bardzo źle. I wiecie skąd to wiem? Nie spodziewalibyście się z żadnych urzędów, z żadnych oficjalnych liczb, które są kreatywną księgowością i często kłamstwem. Wiem to od producentów palet. Otóż są dwa wielkie zagłębia producentów palet na całą Europę, w Polsce. Okolice Swarzędza i Podhale. I tam produkowało się gigantyczne ilości palet na potrzeby transportu w całej Europie. A dziś? Dziś dziesiątki tysięcy palet zalega składy firm producenckich. Przestało się wozić. Przestał krążyć towar. I to pokazuje, jak hamuje gospodarka. To jest najlepszy miernik. Jeżeli palety nie schodzą, na których transportuje się różne rzeczy, to znaczy, że gospodarka wyhamowała. Hamuje budownictwo i leci w dół. Spekulacja cenami surowców budowlanych zaraz skończy się źle dla spekulantów. Wszystko to razem pokazuje, że czeka nas ogromny kryzys. Już ten kryzys jest, ale to dopiero jego początek. To jest twarz tego kryzysu, a za chwilę wejdziemy w dół większy. Tylko że nie przejmujmy się, dlatego że ludzie myślący racjonalnie w każdej sytuacji sobie poradzą. Do tego namawiam. Do racjonalnego osądu rzeczywistości. Spójrzcie Państwo, oto The Economist świetną analizę przedstawia. Polecam ją przeczytać, ale co z niej wynika? Credit Suisse, słynny bank szwajcarski, nie będzie jedynym, który stanął na krawędzi przepaści. Pisze The Economist, to jest tekst, proszę. Co pisze The Economist? Credit Suisse i polowanie na najsłabsze ogniwo w globalnych finansach. Credit Suisse nie będzie ostatnim, który znajdzie się pod olbrzymią presją. To jest The Economist. A teraz spójrzcie na Guardiana. Koszt ubezpieczenia od niewypłacalności Credit Suisse osiąga rekordowy poziom. Mądremu dość dwie słowie, prawda? Wiemy o co chodzi. Gospodarka polska ma się najgorzej od 25 lat. Inflacja 17,2 w Polsce. I problemy sektora bankowego. Stoimy przed krachem finansowym też. Ale przyglądajmy się temu. Bo to nie jest moment, w
którym powinien nastąpić tak zwany bank run, czyli szybkie wycofywanie aktywów, bo zostaniecie Państwo ze śmieciami w kieszeniach. Teraz polecam mojego ulubionego zbiorczego autora, konspiracyjnego niemal, ponieważ to kilkunastu innych autorów pisze, pod kryptonimem Tyler Durden na portalu Zero Hedge. Cóż się dowiadujemy? Spójrzcie. Nadchodzi wielki kryzys bankowy. Bank of England, słynny bank londyńskiego City, właśnie ratuje systemy emerytalne. Hola, to jest kolejny miernik. To są systemy emerytalne, które tylko w tym zakresie, w którym ratuje je Bank of England, w tej chwili wzmacniając, zawierają w sobie aktywa rzędu 3 bilionów dolarów. Pamiętajcie Państwo, że systemy, fundusze emerytalne uważane są przez graczy giełdowych, przez inżynierów finansowych za nudne, ponieważ nigdy nie chcą ponosić ryzyka. Są zachowawcze, nie robią ryzykownych inwestycji, a jednak stoją na granicy w tej chwili wypłacalności. To są najbardziej konserwatywne środki, jakie można znaleźć na rynku. Systemy emerytalne. I Zero Hedge właśnie o tym pisze. Trwa cicha panika w City of London. Fundusze emerytalne, które są jądrem stabilizacji, stanęły na granicy. To może być pochodna jeszcze jednej strategii. Mianowicie widać, że na kryzysie wojennym rosną Stany Zjednoczone. Widać to bardzo wyraźnie. Następuje uderzenie w gospodarkę niemiecką. Dlaczego? Ponieważ to Niemcy są przemysłowym silnikiem całej Europy. To Niemcy także najmocniej dążyły do stworzenia jednego unitarnego niemal państwa pod nazwą Zjednoczona Europa. Oczywiście zjednoczona pod przewodem IV Rzeszy Niemieckiej. I w tym momencie taka IV Rzesza Niemiecka stałaby się wielkim konkurentem Stanów Zjednoczonych, a euro stałoby się konkurentem dolara w rozliczeniach handlowych. Tak więc uderzenie w gospodarkę niemiecką jest naturalne, jeżeli chodzi o zachowania strategiczne Stanów Zjednoczonych. Tu się nie ma co temu dziwić. I nie jest to narracja moskiewska. To jest zdroworozsądkowa ocena sytuacji. Tak na to spójrzcie Państwo. Czy Polska na tym zyska, czy straci? Straci gospodarczo. Ponieważ nasza wymiana z Niemcami to jest 60% naszego silnika gospodarczego. Ale zyska, jeżeli w zamian za to dostanie kroplówkę amerykańską, zyska strategicznie i politycznie, ponieważ idąc w dół, Niemcy stwarzają pole do rozwoju polskiej suwerenności. Idąc w dół, Rosja stwarza kolejne pole do rozwoju polskiej suwerenności. Tak dziś wygląda polska racja stanu. Kontrowersyjnie bądź nie, nie dbam o to. To jest racjonalna ocena sytuacji. Tyler Durden. Przeczytajcie to. Gazeta Wybiórcza, albo Aborcza, jak ją nazywają, ubolewa nad falą kradzieży sklepowych, włamań do mieszkań, rozbojów. A z czegoż to się wzięło? To odpowiem Gazecie Wyborczej, która nie wie albo udaje, że nie wie. Z inflacji, z rosnących cen, z rosnącego marginesu biedy i, uwaga, z masowej emigracji Ukraińców do Polski. Oto są źródła wzrastającej przestępczości, drobnej przestępczości. Poproszę, jeżeli ktoś uważa, że jest inaczej, o kontranalizę. World Economic Forum, spójrzcie Państwo, właśnie chwali się tym, że wraz z Googlem założyła na internet drakońską cenzurę większą niż za czasów stalinowskich. Tu posuwają się nawet do stwierdzenia, że jesteśmy właścicielami nauki. Czyli World Economic Forum plus Google owładnęły nauką. To co to za nauka? Warta tyle, co Klaus Schwab na plaży. Krótki przebieg przez inne wydarzenia. Oto wszystkie aktywa finansowe Watykanu zostały pościągane w tej chwili, to w trybie takim nagłym, do Banku Watykańskiego. Do końca września ta operacja miała miejsce. W tej chwili większość już aktywów
watykańskich znajduje się w Banco Vaticano. Dlaczego? To też kolejna odsłona tego, co się dzieje. Trzeba to obserwować. Papież Franciszek i Watykan uczestniczą w globalnej grze. Jakkolwiek by to oceniać, to widać, że są aktywnymi graczami na tym polu. Szefowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec, Annalena Baerbock, na spotkaniu z naszym ministrem spraw zagranicznych, panem Zbigniewem Rau, stwierdziła: kwestia reparacji jest kwestią zamkniętą. Proszę zobaczyć. Więc w co tu gramy? Kto z kim i dlaczego? Pan Kaczyński powinien wystąpić i porozmawiać teraz z kanclerzem Niemiec, tak? O tym. Dlaczego tego nie robi? Dlaczego premier Morawiecki jasno o tym nie mówi, żeby skonfrontować poglądy? Czy Rosja użyje broni atomowej? No stoimy przed tym straszakiem i wydaje mi się, że cała ta histeria, która trwa teraz, jest prowokowaniem Rosji do użycia broni atomowej. Tylko kto może prowokować? Przecież ta broń atomowa spadnie na Europę i wedle wszelkich prognoz może być 550 milionów ofiar takiej konfrontacji atomowej. Ktoś tu się źle bawi zapałkami. Z dziejów gospodarności w Polsce oto dowiadujemy się, że właśnie zutylizowano 790 tysięcy szczepionek, które kosztowały 79 milionów złotych. Kto za to odpowie? Bo to jest chyba niegospodarność, prawda? Pyta o to Grzegorz Płaczek i pytam ja. Kto odpowie za marnotrawstwo kolejnych 79 milionów złotych? Pan Dworczyk, który umyka z rządu? Pan Morawiecki? Kto? Skoro mówiłem o Watykanie, to jeszcze taka ciekawostka. Papież Franciszek na prywatnej, wyjątkowej audiencji przyjął szefa koncernu Apple, jednego z najbogatszych koncernów na świecie, pana Tima Cooka. Pan Tim Cook, oprócz tego, że jest prezesem firmy Apple, jest także już bardzo znanym działaczem homoseksualnym. Bez komentarza. Pan Cook nawet w publicznym oświadczeniu stwierdził: homoseksualizm to jeden z największych darów, jakimi obdarzył mnie Pan Bóg. Znam większe dary, panie Cook, na przykład dar rozumu, ale on jest powyżej rozporka, rozumiem, że pan tego nie zauważył. Firmy biotechnologiczne chcą stworzyć, dwie firmy biotechnologiczne, o jednej tutaj jest mowa, spójrzcie na artykuł, chcą stworzyć ludzkie embriony z komórek macierzystych i hodować je przez 5 tygodni w mechanicznej macicy, aby potem pobierać z nich tkanki do wykorzystywania w leczeniu. Moja zbalaniała mina i długie milczenie chyba niech będzie komentarzem do tego. Ktoś tu się bawi w Pana Boga i jak to się skończy, chyba czujemy. No i tak z branży sportowej, oto mały konflikt mamy z Izraelem i Rosją jednocześnie, zresztą pełne oburzenia teksty pojawiły się i w propagandzie rosyjskiej, i w propagandzie izraelskiej. Cóż się bowiem stało? Oto drużyna Hapoel Berszewa z miasta Kwiatów w Izraelu ma się zmierzyć w piłkarskim meczu z naszym kolejorzem Lechem Poznań. I cóż, polskie władze nie zgodziły się, aby w składzie Hapoel Berszewa wystąpił niejaki Magomed Sulejmanow, obywatel rosyjski. Jest zakaz wjazdu, nie wpuszczono. I pełne oburzenia i solidarne głosy odezwały się zarówno w Tel Awiwie, jak i w Moskwie. No ciekawe. No i na koniec jeszcze taki kwiatuszek dotyczący ekipy Tadeusza Mazowieckiego. Zawsze uważałem tych ludzi za hipokrytów i kłamczuchów. Doświadczyłem tego na własnej skórze, znałem wielu z nich. Jednym z nich, tym, którego nie znałem akurat, ale nie krzywduję sobie z tego powodu, jest straszny dziadunio, znany jako Waldemar Kuczyński, doradca ekonomiczny Tadeusza Mazowieckiego, towarzysza Tadeusza Mazowieckiego, udającego katolika. Otóż, co Waldemar Kuczyński napisał po śmierci Jerzego Urbana? Zobaczcie.
No cóż, ekipa Mazowieckiego. Malowani chłopcy, przemalowani na katolików, sprzedajeni słudzy komunistycznej władzy przez wiele lat. Jak można chwalić Urbana? No tylko Waldemar Kuczyński to wie, dlaczego i po co. Drodzy Państwo, ten tydzień rzeczywiście taki dziwny, trochę z taką ponurą aurą i z takimi obawami, ale nie obawiajcie się, my spotkamy się za tydzień. Nie będzie jeszcze atomowej nocy, nie będzie paniki bankowej. Zachowujmy się racjonalnie, powoli, inwestujmy swoje pieniądze. Postaram się w niedługim czasie w cyklu Ludożerca znowu spotkać się z kilkoma niezależnymi ekonomistami, którzy poradzą nam, co jeszcze czynić w takiej sytuacji, żeby nie zostać okradzionym przez komunizujące i komunistyczne władze. Póki co obdarzajmy się kapitałem serdeczności, serca i uśmiechu. To bardzo ważny kapitał, jest w deficycie, a więc ja z serca Wam go przekazuję. Zdrowia i wolności. Do zobaczenia za tydzień. We wspomnieniach mojego wuja Ryszarda, brata mojego ojca, znajduje się też taka scena, w której zanim zostali wywiezieni wraz ze swoją matką, moją babcią, na Syberię, spędzali takie beztroskie lato we Lwowie. I tam mój ojciec, wtedy mały szkrab, ledwo chodzący, był ubrany w taką białą kitajską czapeczkę, zawiał wiatr i zwiał mu z głowy tą czapeczkę. Czapeczka pofrunęła w lwowskim powietrzu. I to wspomnienie sprowokowało mnie do takiego wiersza, który dosyć jest trochę inny niż te, które dotychczas pisuję. Posłuchajcie. Biała kitajska czapeczka. Biała kitajska czapeczka w powietrzu frunie z głowy małego Franusia, który włosy miał białe jak len i kręcone. To wzgórze we Lwowie, wiosenny wiatr. Ostatnie miesiące przed wojenną czeluścią. Świeci słońce, starszy brat biegnie za białą czapeczką. Znajdzie ją za późno. Otoczony szkorbutem i przegniłymi ziemniakami Syberii, przecinany nocnym skowytem szalejącej matki Kazimiery, która na rano nie ma nic do jedzenia dla dzieci. Ich ojciec, chłopiak się patrzy, trzech kałmuków połamał, zanim w transporcie zabrali mu duszę. Nigdy go nie znaleźli, tak jak trzech braci ojca i dwóch braci mamy. Wszystko ułańskie, mundurowe, piękne. Matka zmarła wiele lat później, za komuny. Gips jej włożyli do trumny, pisany przez ojca z sowieckiej tiurmy. Ostatni. Nie martw się, pilnuj chłopców. Przypilnowała. Wszyscy już śpią pod kożuchem ziemi. Stoję na ulicy i w rękach miętoszę starą czapkę. Jest zbyt tłusta, by ulecieć w powietrze. Zbyt lepka, abym upuścił ją z dłoni. Kitajska biała czapeczka mojego ojca. Obol jego losu uwięziony w mych ustach. Nie odleci, dopóki do końca tego nie wycharczę. Dziś chciałem Państwa uwolnić od ciężaru komercji, którą zwykle serwuję, ponieważ niezależność, jak to niezależność, kosztuje. Jeżeli chcecie, to możecie odwiedzać moją stronę www.gadowskiwitold.pl. Tam jest taki przycisk wsparcie i można bezpośrednio sobie wpłacić coś, jeżeli chcecie wspierać to, co robię. Możecie też odnaleźć nas na serwisie, w serwisie Patronite i tam też można nas wspierać. To już jak macie ochotę.
Dziś nic nie reklamuję. Reklamuję tylko film Święci z Doliny Niniwy, który chcieliście obejrzeć, który wielu z Was już obejrzało. Bardzo proszę, odnajdźcie go w serwisie YouTube. Jest dostępny, bezpłatny i liczy się każda Wasza opinia i polecenie. Niech ten film się przebija, ponieważ jest cenzurowany przez lewicową, stalinowską cenzurę i w ten sposób jest zamykany przed Wami. Tymczasem wydaje mi się, że ten film jest ważny i warto go obejrzeć, a także pokazuje, że można w Polsce zrobić dobry film na światowym poziomie, a nie to, co jest nagradzane na tych festiwalikach przeróżnych. Pozdrawiam serdecznie.